Już kiedyś było wiele pytań, kto to są stare dusze? Link do oryginału, jaki przysłała Ola, będziecie mieli na blogu. 12 niezaprzeczalnych cech i oznak starej duszy. Pierwsze. Potrzebujesz czasu w samotności. Stare dusze bywają znane jako samotnicy. Wolą spędzać czas samotnie, ponieważ są bardziej dojrzałe i mają inne zainteresowania niż inne osoby w tej samej grupie wiekowej. To może być walka dla wielu starych dusz, ponieważ trudno im budować bliskie relacje i łączyć się z ludźmi. Punkt drugi. Nie jesteś materialistą. Stara dusza woli proste życie. One nie znajdują spełnienia w rzeczach materialnych, ponieważ widzą je takimi, jakie naprawdę są. Dobra materialne, które są tymczasowe. Zamiast rzeczy materialnych stare dusze szukają wewnętrznego spokoju. W rezultacie nierzadko zdarza się, że podążają w przeciwnym kierunku niż dyktuje społeczeństwo. Punkt trzeci. Słuchasz swojej intuicji. Wiele osób stara się znaleźć swój wewnętrzny głos i słuchać go, ale tak nie jest w przypadku starych dusz. One mają silną intuicję, która pozwala im zaufać własnemu osądowi. Stare dusze podążają za swoją intuicją i pozwalają jej prowadzić się przez życie, które naprawdę im pomaga. 4. Jesteś niezwykle empatyczny. Empatia jest jedną z najsilniejszych cech wspólnych starym duszom. Potrafią postawić się w sytuacji innych i naprawdę zrozumieć ich uczucia. Wiele starych dusz jest również empatami, więc nie jest niczym niezwykłym, że doświadczają przytłaczających uczuć. Wynika to z wchłaniania emocji innych ludzi. 5. Byłeś dziwnym dzieckiem. Kiedy dorastasz, stare dusze są zwykle klasyfikowane jako dziwne. Większość z nich nie miała zbyt wielu przyjaciół i po prostu nie miała takich samych zainteresowań jak inne dzieci. W rezultacie przystosowanie się do szkoły może być sporym wyzwaniem. 6. Za dużo myślisz. Stare dusze mają zwyczaj rozważania wszystkiego. Nieustannie analizują przyczyny i sposób działania. Każdy najmniejszy szczegół jest wart zakwestionowania, ponieważ czują, że są częścią wyższego planu. 7. Jesteś podkręcony do swojej duchowej strony. Stare dusze skłaniają się ku duchowej stronie. Spędzają dużo czasu samotnie, szukając mądrości i odpowiedzi. I wiedz, że jesteśmy częścią czegoś większego i czujemy się związani ze wszechświatem. To jest chyba jakieś tłumaczenie, dlatego czasami są trudne zwroty. 8. Zawsze czułeś się inny. Od wczesnego dzieciństwa stare dusze czują się inaczej niż inni ludzie. Mają inny sposób patrzenia na sprawy i uważają, że wiele zajęć i rozmów jest bez znaczenia oraz nieciekawych, zwłaszcza w firmie z osobami w podobnym wieku. 9. punkt. Poszukujesz wiedzy i rozwoju. Rozwój osobisty jest ogromnym celem dla starych dusz. Uwielbiają chłonąć całą wiedzę, na jaką mogą się natknąć i uczyć się nowych rzeczy. Stare dusze w naturalny sposób przyciągają intelektualną stronę życia. 10. Wolisz towarzystwo osób starszych. Ponieważ stare dusze są bardzo dojrzałe i inne niż reszta osób w podobnym wieku, to zwykle zaprzyjaźniają się ze starszymi ludźmi. Kiedy są w towarzystwie ludzi, którzy są w pobliżu dłużej niż oni, mogą czuć połączenie energii i po prostu być sobą. No dziwne, to ostatnie zdanie na blogu możecie przeczytać i rozważyć. A ja czytam 11. Rozumiesz większy obraz? Stare dusze mogą nie mieć wszystkich odpowiedzi, ale rozumieją całościowy obraz.
Nie śpią i nie tkwią w drobnych problemach, ale zamiast tego akceptują to takim, jakie jest i odpuszczają. 12. Jesteś jedynym, do którego ludzie przychodzą po radę. Ludzie często przychodzą do starych dusz ze swoimi osobistymi problemami. Dzieje się tak, ponieważ uważają, że stare dusze są ufnymi, empatycznymi i inteligentnymi ludźmi.